Dzisiaj przyszła do mnie paczka z firmy Exofactory, więc zobaczymy, co tam się kryje. Dane już mam zamazane, więc możemy otwierać. Oczywiście, od razu jak ta paczka przyszła, zrobię ten odcinek dla was, bo jak żeby inaczej. O, jeszcze tu. Ja myślę, że zrobimy cięcie i będę mieć to już ucięte, żeby mieć ułatwienie. Bardzo ładnie zapakowana, w sumie... O, teraz wam pokażę, o co tu chodzi w tej paczce, bo od razu jak zobaczyłem to mega ładnie zapakowana. Wyjmę sobie tą wełnę, cokolwiek za wełna to jest. Wypraszam ją poza kadr, do widzenia. No, i tutaj są nasze rybaczki. Więc ostrożnie muszę je wyjąć. No. Wezmę sobie nożyk, leciutko taśmę, będę musiał... O, tu. Dobrze. Już mam taśmę prawie odciętą, więc już mam praktycznie ułatwienie, żeby otworzyć tą naszą paczuchę z robalami. Więc mega fajnie, że ją dostałem. O! O, dobra. To też może być zdjęta. Ja myślę, że zrobimy cięcie też. Już zrobimy drugie cięcie w tym odcinku, bo ja się z tą taśmą męczę trochę. I myślę, że zrobimy cięcie, no i będę mieć odpakowane to z tej taśmy. Już się z tą taśmą uporałem i powiem wam jedno, że ta wełna, którą tutaj widzimy, to taki dobry plus, bo utrzymuje ciepło i dlatego one nie zostaną przemarznięte. Zdejmę sobie te papierki. O! 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 Matchboxy! Mega fajnie, matchboxy tu są. To jest jakiś dziwny plus. O, tu jest ta nasze brzydkie robale. Są mega słodziutkie, w sumie malutkie też. A w drugim boksie... Co to jest? Czy nie robal? To modliszka? Już po jednej wylince jest, bo tu jest jedna wylinka. Jaki słodziak. Ale ciekawe, co to za modliszka? Nie no. Ale piękna. W następnym odcinku na 100% ją zobaczymy. Jeszcze raz zerkniemy na tą karmówkę, która jest strasznie szybka. No. No. To już wezmę sobie poza kadr, tylko zobaczę, czy tu nic więcej nie ma. Nie ma. To poza kadr. No. I myślę, że na tym będziemy już kończyć ten odcinek, ale... Pa, pa! Ale żarcik! Przecież z wami się jeszcze nie żegnam. Zapomniałem o najważniejszym. Powiedzieć wam, jak się nazywa ta karmówka oraz modliszka. Zacznijmy od karmówki, więc modliszkę poza kadr. No, no to ta karmówka to jest... Rybik piekarniczy, więc mega fajnie. One są małe,
ale szybkie. Więc ja wam powiem, że jak ktoś nie wie, czym karmić swoje modliszki, jak są L1, to ja to polecam. Bo one są... Dorosły osobnik jest tak jak widzicie, mały. Właśnie tu pokażę wam. To teraz przeszliśmy już do modliszki. To jest Polispilota Gryfini. Więc jedna z tych szybszych modliszek. I ją też będę karmić rybikami, więc mega fajnie. Będą fajne, ciekawe akcje w następnych odcinkach. Mam nadzieję. I nie uwierzycie, ona mi zrobiła wylinkę w tym oto pojemniku. Więc jest L2. Sami zobaczcie. Fajnie, jest L2, jak już jeszcze raz powiem. Tata się strasznie postarał z tą niespodzianką, bo ja wiedziałem tylko to, że będzie karmówka. Ale niespodzianka. Super. Tą modliszkę będę karmić też tymi trybikami. No, to jest Pilokrania epedicala.